Cześć kochani, witam Was w kolejnym Q&A. Ostatnio postanowiłam, że będę robiła je raz w miesiącu, ponieważ macie do mnie masę pytań. Więc raz w miesiącu, myślę, jest to taka optymalna liczba, żeby uzyskać jakieś odpowiedzi ode mnie. Wy też możecie wpaść na jakieś nowe pytania lub ewentualnie wrócić do poprzedniego filmu i zobaczyć, czy już na takie nie odpowiedziałam. Pytań było bardzo, bardzo dużo, także musiałam wybrać dosłownie z 10, może więcej. Także zaczynamy. Pierwsze pytanie to: opowiedz, o czym się uczysz na wykładach, czego się nauczyłaś i czy YouTube pomaga Ci na kierunku. A więc na wykładach tak naprawdę nie uczymy się niczego, bo wykład to jest po prostu wykład. Idziemy, słuchamy, wychodzimy, no a na koniec jest egzamin. Także ja mam wykłady tylko z historii mediów oraz z historii Polski, najnowszą historię Polski, także wkrótce czekają mnie egzaminy i napisanie pracy, więc zobaczymy, co tak naprawdę wyniosłam z tych wykładów. A jeżeli chodzi o zajęcia i czy pomogły mi przy YouTube, to powiedziałabym, że jedna na pewno i są to nowe media oraz jeszcze bym powiedziała, że nauka o komunikowaniu. Wiele ciekawych rzeczy dowiedziałam się z tekstów, które nie czytało się może najprzyjemniej, ale zawsze czegoś tam się dowiedziałam o tym, jak się komunikują ludzie i takie, wiecie, rzeczy, których się na co dzień raczej nie zauważa. Jeżeli chodzi o nowe media, uczyliśmy się o memach internetowych, o aplikacjach, o kreowaniu właściwie swojej strony internetowej, bloga czy czegokolwiek właśnie w internecie, jak sprawić, żeby na przykład tekst dobrze się przyjął. Edytowaliśmy teksty na innych zajęciach, także myślę, że mój kierunek w jakimś stopniu na pewno pomoże mi przy YouTubie i przy moim blogu. Może nie jakoś w wielkim tego słowa znaczeniu, ale są jakieś rzeczy, które mogę wynieść i właśnie zastosować do mojego bloga czy właśnie kanału na YouTubie. Pytanie to: gdybyś do końca życia mogła kupować kosmetyki z jednej marki, to jaką byś wybrała? Jeżeli chodzi o pielęgnację, to wydaje mi się, że byłby to Ivostin albo Pharmaceris. Jeżeli chodzi o kolorówkę, to nie wiem tak naprawdę, z czego mam najwięcej rzeczy, ale wybrałabym albo Maybelline, albo Revlon, ewentualnie Rimmel. No, którą z tych firm? Kiedyś wybrałabym Inglot, ale teraz nie kupuję podkładów, korektorów z tej firmy, jedynie mam paletkę cieni, także kiedyś kupowałam masowo ich kosmetyki, teraz już mniej. Jak sobie radzisz z tym, że mieszkasz daleko od Emila? Odległość umacnia Wasz związek, czy może bardziej się kłócicie? Nie mieszkam daleko, nie przesadzajmy, może część z Was nie wie, ale ja mieszkam teraz w Toruniu, a pochodzę z Włocławka. To jest jakieś 60 km, tak naprawdę godzinka drogi samochodem czy pociągiem. Także nie jest to jakaś wielka odległość. Oczywiście z tego względu nie widujemy się za często, ale jak mam jakiś czas w weekend albo Emil, no to wiadomo, on przyjeżdża do mnie, ja przyjeżdżam do niego, więc to nie jest tak, że nie widzimy się przez pół roku czy tam przez nawet miesiąc. Co dwa tygodnie, co tydzień, zależy właśnie jak z zajęciami. Teraz na przykład na weekend nie wracam, ale prawdopodobnie Emil do mnie przyjedzie, także nie jest jakoś źle moim zdaniem. Nawet bym powiedziała, że ta odległość umacnia, bo nie widujemy się tak często jak kiedyś, kiedy widywaliśmy się dosłownie codziennie. Mogło się nam trochę już nudzić. Spędzanie czasu razem nie było, może nawet o czym pogadać, a teraz się spotykamy i nadrabiamy. Kolejne pytanie to: czy dużo muszę się uczyć? Więc na studiach zazwyczaj jest tak, że nauka jest przed sesją. Ja sobie myślałam, że nie, no co to ludzie mówią, ja będę się uczyła systematycznie i przed sesją nie będę miała tego problemu. No niestety nie udało mi się tego tak zrobić. Siłą rzeczy studia na początku trochę, wydaje mi się, że rozleniwiają, ponieważ mamy mniej zajęć,
mamy trochę wolnego czasu, wydaje nam się, że wszystko zdążymy zrobić, a potem nadchodzi sesja i wszystkie terminy są zawalone, trzeba się uczyć i teraz praktycznie codziennie, całymi dniami siedzę przy książkach, piję wielkie ilości kawy. Także jeżeli nie lubicie kawy, to uwierzcie mi, że jeżeli pójdziecie na studia i będziecie musieli się uczyć do sesji, to na pewno kawę polubicie. Tak więc tak, myślę, że na studiach trzeba się dużo uczyć i nie ma co tu się oszukiwać. Nieważne jaki to jest kierunek, wydaje mi się, że na każdym jest taki czas, kiedy tej nauki jest więcej lub mniej. Nie będę tutaj porównywać mojego kierunku do jakichś politechnicznych czy jakichś informatycznych i tak dalej, bo wiadomo, każdy kierunek jest inny, ale wydaje mi się, że jednak na studiach trzeba się... Kolejne pytanie również o nauce, czy dużo czasu w trakcie sesji przeznaczam na naukę, czy uczę się raczej na ostatnią chwilę? No więc ja tak naprawdę... No nie uczę się na ostatnią. Ja staram się uczyć wcześniej, przynajmniej tydzień wcześniej otwieram materiały. To może dla niektórych być na ostatnią chwilę, dla mnie to jest tak pomiędzy jeszcze, bo dla mnie na ostatnią chwilę byłoby dwa dni wcześniej. Jak wiem, że mogę sobie powtórzyć dosłownie dwa dni wcześniej, to robię. Jak wiem, że muszę powtarzać przez miesiąc wcześniej, to powtarzam miesiąc wcześniej. I dlatego zaczęłam właśnie już teraz i nawet wcześniej się uczyć, powtarzać wszystko, bo mam bardzo dużo rzeczy do zaliczenia w styczniu. W lutym mam może z dwa, jakieś trzy zaliczenia. I to by było na tyle, także właściwie wszystko mam w styczniu i dlatego też teraz muszę. Kolejne pytanie zadał mój kolega z kierunku. Michał, pozdrowisz mnie? Tak, pozdrawiam Cię i mam nadzieję, że nasza praca na kulturze języka, czyli opowiadanie, dobrze nam wyjdzie w czwartek i że zaliczymy ten przedmiot. Kolejne pytanie jest bardzo fajne. Jakie są Twoje najlepsze wspomnienia ze szkoły średniej? Ja Wam powiem, że teraz jak tak sobie o tym pomyślałam, to wydaje mi się, że wszystkie są fajne i ostatnio też właśnie jeden z moich współlokatorów jest mój kolega z klasy z liceum. Także ostatnio sobie wspominaliśmy właśnie różne przedmioty, nauczycieli, znajomych, jak to było, naszą szkołę i stwierdziliśmy, że naprawdę na takie dwa tygodnie by się chętnie wróciło do liceum, powspominać te klimaty. No tęskni się trochę za liceum, ale powiem Wam szczerze, że no chyba bym już nie chciała wrócić. W sensie jest taka tęsknota trochę, ale jednak na studiach jest zupełnie inaczej. Już się do tego przyzwyczaiłam. Także wydaje mi się, że to jest taki przeskok. Ja jakoś dałam sobie z tym radę, ale niektórym na przykład no jakoś nie podchodzi ten klimat studencki, albo wręcz przeciwnie, wolą to, co jest na studiach, a nie to, jak było w liceum. Także no, zobaczymy, jak Wam się spodoba, jeżeli jesteście w tym momencie, że jeszcze jesteście w liceum. A jeżeli jesteście już na studiach, może po studiach, to dajcie znać, co Wam się lepiej podobało, liceum czy studia. I w końcu nie powiedziałam, jakie jest moje najlepsze wspomnienie. Moim najlepszym wspomnieniem jest ostatnia klasa, ponieważ wtedy już wszyscy byliśmy zżyci. O tyle, o ile nie było chyba takich żadnych kłótni. Zbliżała się studniówka, wszystko się planowało, no i studniówka też była najlepszym momentem, do tej pory wspominam. Teraz idę na studniówkę Emila i tak naprawdę mijają już 2 lata od mojej studniówki, także wow. Ktoś zapytał, w jakiej części Torunia mieszkam. No ja nie będę Wam mówić osiedla czy jakichś głównych ulic, bo wiadomo, jakąś część prywatności sobie zostawię. Ale powiem Wam, że tu, gdzie mieszkam, już długo nie pomieszkam, także to tło za jakiś czas się zmieni. Przeprowadzamy się, wszyscy, bo tylko ja i Olga. Mój kolega Erik się wyprowadza do innego mieszkania, a my postanowiłyśmy, że znajdziemy sobie dwupokojowe i ostatnio właśnie takie znalazłyśmy, podpisałyśmy już umowę. Także w połowie lutego, pod koniec lutego możecie zobaczyć mnie już na nowym tle. No mam nadzieję, że przeprowadzka nie będzie jakaś ciężka, że nie mam już za dużo rzeczy tutaj w tym mieszkaniu. Oczywiście trochę się zebrało, ale postaram się trochę tą liczbę zredukować, wyrzucić to, co niepotrzebne. No i tak, ja się bardzo cieszę, mieszkanie jest bardzo ładne. Znowu, nie powiem Wam, gdzie to jest, no ale jak wygląda, zapewne zobaczycie. Nie proście od razu o room tour, bo jeszcze po pierwsze tam nie mieszkam, po drugie nie wiem, jak to będzie z moim pokojem. Pewnie parę rzeczy będę musiała dokupić,
Więc może najpierw jakiś haul zakupowy do domu, a potem ewentualnie za jakiś czas, jak już tak wszystko, wiecie, przesiąknie, trochę pomieszkam, to wtedy może nagram kolejne, już wtedy trzecie room tour na moim kanale. Kolejne pytanie odnośnie mieszkań i tego, gdzie studenci mieszkają. Dlaczego nie mieszkasz w akademiku? Jaką masz o nim opinię i jakie słyszałaś historie na jego temat? Historie na temat akademików chyba każdy słyszał wiele, a raczej o tym, co się w akademikach dzieje, o imprezach i tak dalej. Ja nie chciałam mieszkać w akademiku z tego względu, że po pierwsze, nigdy jakoś nad tym się nie zastanawiałam. Po drugie, jak wyprowadzałam się na studia, wiedziałam, że nagrywam. Pokój z kimś nie byłby chyba dla mnie za dobry, bo i ja muszę rozłożyć sprzęt i chcę się czuć komfortowo, nie chciałabym, nie wiem, gadać przed kimś, kto siedzi na przykład teraz i się uczy. Także no, chciałam mieć pokój sama. Chciałam, żeby to było w mieszkaniu, żeby poczuć się naprawdę po prostu swobodnie i no nie wiem, po prostu chciałam mieszkać w jakimś mieszkaniu, czy to kawalerce, czy właśnie z kimś, także wydaje mi się, że dobrze trafiłam i teraz też mam nadzieję, że po przeprowadzce dobrze będzie nam się mieszkało. Mamy świetne połączenia naszego wydziału, także myślę, że nic więcej nam nie brakuje. A jakie słyszałam historie? Moi rodzice przez jakiś czas mieszkali w akademiku i sami mi go jakoś bardzo nie polecali, także myślę, że pod tym kryją się jakieś imprezy. Przypadkowo usuwasz konto na YouTube. Co robisz? Powiem wam szczerze, że ostatnio się nad tym zastanawiałam. Usiadłam sobie, patrzyłam sobie w ustawienia na YouTubie i pomyślałam, a co by było, gdyby ktoś przypadkowo usunął sobie kanał na YouTubie, albo nie wiem, jakieś małe dziecko by coś zaczęło robić na laptopie, coś komuś kliknęło i bum! Nie ma kanału, nie ma filmów. Alice Vlog Channel nie istnieje. Powiem wam szczerze, że nie wiem. Wydaje mi się, że może można to jakoś odplątać, może nie. Ale na pewno byłabym załamana, pewnie bym przepłakała nie jedną noc, bo to jest masa filmów, których już tak naprawdę niektórych nie mam na komputerze. Nie mogłabym już ich wstawić wszystkich od początku, nie miałoby to sensu, musiałabym zaczynać od nowa. Wierzę w to, że dzięki temu, że Facebook i Instagram by mi został, to szybko byście wrócili na jakiś mój nowy kanał. Ale szczerze wam powiem, zastanawiałam się nad tym ostatnio i no załamałabym się. Ważne pytanie w tym Q&A. Kim jest dla ciebie widz? Powiem wam szczerze, tak naprawdę szczerze, ja uważam, że wy jesteście moimi internetowymi znajomymi. Po prostu, ja dla was tworzę filmy, wy mi często piszecie, co chcecie zobaczyć. Staram się wam odpisywać na komentarze, chociaż jest ich coraz więcej, więc przepraszam, jeżeli ktoś nie dostał ode mnie odpowiedzi. Ale myślę, że te filmy są takim momentem oderwania się od rzeczywistości, takiego trochę relaksu przez 10-15 minut mojego gadania. Także jeżeli macie zły humor, zapraszam, pooglądajcie moje filmy. Mi na przykład to poprawia humor, kiedy oglądam filmy innych dziewczyn. Czuję się wtedy, jakbym była z kimś na kawie czy na herbacie i mogła sobie pogadać o kosmetykach, o ciuchach, o wszystkim po prostu. Ktoś pyta, jakie mam plany na ten nowy rok i czy chciałabym wrócić do domu na stałe. Powiem wam, że czasami tęsknię za domem. Wydaje mi się, że to jest dosyć normalne uczucie. Ale jak już się pomieszka jakiś czas samemu, no może nie samemu, ale wiadomo, muszę sobie sama ugotować, wyprać i tak dalej, to już inaczej się na to patrzy. No, z rodzicami, okej, w domu nie ma problemu, ale po jakimś czasie już się tęskni za tym, że nikt ci nie mówi, co masz robić, że wszystko sobie zrobisz sama tak, jak chcesz. Także wydaje mi się, że tak na stałe do domu na razie nie mam potrzeby wracać. Lubię wracać na weekendy, lubię wracać na święta i tak dalej, ale póki co zostaję w Toruniu. Ktoś pyta, czy w tym roku kalendarzowym, w grudniu zrobię vlogmas. I wydaje mi się, że tak, że zrobię, ponieważ uwielbiam te filmiki oglądać. Wiem, że w większości z was one też sprawiają przyjemność na moim kanale. Tak więc wydaje mi się, że na 99% pojawią się w tym roku kalendarzowym. Ale też myślałam, żeby zrobić miesiąc vlogów w innym miesiącu, ponieważ w tamtym roku robiłam w lipcu wakacje i po prostu to było takie spontaniczne, ładna pogoda, wakacje, wolne, więc pomyślałam, czemu by nie robić codziennych vlogów. Więc w tym roku też myślę, żeby wybrać jakiś miesiąc i oprócz tego grudnia właśnie robić jakieś vlogi codzienne, czy to dwudniowe, czy tygodniowe, no nie wiem. Dajcie mi znać, kiedy, w jakim miesiącu byście chciały.
I oczywiście w komentarzach możecie zostawiać swoje sugestie. Sugestie zostawcie w komentarzach. Ktoś pyta, kiedy będzie jakiś filmik z Serafinem. I powiem wam szczerze, że prawdopodobnie niedługo będę się z nim znowu widzieć, bo przyjeżdżę znowu do Torunia. Także może go na coś namówię, także koniecznie dajcie znać w opisie, na jaki filmik powinnam Serafina namówić. Czy to jakiś challenge, czy może, nie wiem, jakieś pytania. Może macie jeszcze jakieś inne pomysły, to koniecznie dajcie mi znać, bo ja w sumie sama nie wiem, co mogłabym z nim nagrać. Także piszcie w komentarzach, mam nadzieję, że uda mi się go namówić i jakiś filmik się pojawi. Powiem wam, że masa pytań jest o studia i ostatnie pytanie już na dziś to jak wrażenia ze studiów po pierwszym semestrze? Wiem, że to jeszcze nie koniec, ale jakie do tej pory jest? Powiem wam, że wrażenie mam pozytywne ogólnie, nie ma na co narzekać, trzeba się przestawić. Dużo czytania, przede wszystkim na moim kierunku, dużo czytania, część przedmiotów mi nie podchodzi. Dwa czy trzy przedmioty po prostu mi nie leżą, ale niedługo się z nimi żegnam, także będę miała te z głowy. Ale tak jak już wcześniej mówiłam, są też ciekawe przedmioty jak nowe media, także tutaj wszystko się wyrównuje. Jeżeli chodzi o jakieś inne wrażenia, to powiem wam szczerze, że no nie wiem, ja idę na zajęcia, jestem na nich, wracam do domu, idę z domu na zajęcia, wracam, uczę się, jadę do swojego rodzinnego domu, więc to tak szybko mija, że właśnie za chwilę sesja. Ja muszę iść się uczyć, także powoli będę kończyła ten film. Dopić swoją kawę, żeby nie zasnąć, żeby móc się uczyć do, wiecie, do ostatniej sekundy po prostu, aż mnie znuży. Także tutaj nie można tracić żadnej minuty, pamiętajcie o tym, a jeżeli studiujecie już może na drugim roku, może na trzecim, to dajcie mi jakieś swoje rady, metody, jak się uczycie. Może mi się coś przyda, może tym razem wy mnie zainspirujecie do czegoś, zmotywujecie. Także mam nadzieję, że podobało wam się to Q&A. Dajcie znać, czy chcecie właśnie, żeby takie filmy pojawiały się raz w miesiącu. Ja dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo i nie zapomnijcie o komentarzach. Pa, pa! O matko, ale wy mi zadajecie dużo pytań. Nie wszyscy... Chociaż nie... Nie, w lutym nie. W lutym masz sesję. Masz się uczyć.